Czas poznać historię Wschowy. Młodzi sympatycy dziejów królewskiego miasta zapoznali uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana z historią Wschowy. Zwiedzający, przechadzając się uliczkami, ujrzeli i poznali wiele charakterystycznych miejsc. Klasztor ojców Franciszkanów, następnie udamy się do lapidarium. Stamtąd przejdziemy pod kościół Kriplan Christi, podziwiając mury obronne miasta. Obejrzymy również Zamek Królewski, spod którego udamy się pod renesansowe zabytkowe kamieniczki. Następnie będziemy zwiedzali ratusz oraz rezydencję królewską i wycieczkę zakończymy zwiedzaniem kościoła farnego. W rolę przewodników wcielili się uczniowie leszczyńskich, wschowskich oraz głogowskich szkół ponadpodstawowych. Dzięki pozytywnemu odbiorowi organizatorzy zdecydowali się powtórzyć wycieczkę z kolejnymi miastami. Przewidujemy wycieczki dla szkół m.in. z Leszna i Głogowa. Wydarzenie jest organizowane w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wycieczka nie tylko była gratką dla fanów historii, ale także dla tych, którzy są związani z królewskim miastem.